Witam wszystkich. Dzisiaj trafił do mnie nowy zabytek. Wózek widłowy Enerdowski z chyba 80 roku. No w stanie takim, znaczy technicznie wszystko chodzi, ale kwestia pouszczelniać go trzeba. Widły są do niego. Do transportu były zdemontowane. Koła do przodu są też. Drugi komplet. Nie wiem, może to jakoś tam się uda, żeby bliźniaki z tego zrobić. Tak to wygląda. Specjalnie nagrywam czarno-biały. Dobra, zaraz przełączę to na kolor, żeby było i moment. No. I już jest kolorowo. Nie wiem na ile on podnosi, 3,20 chyba do góry. Silnik dwucylindrowy. Nawet suchy, czy bardzo suchy bym powiedział. Bez wycieków. Rozdzielacz jest nowy założony, w sumie tutaj cały ten olej to ja polałem, bo nie tą dźwigienkę wyciągnąłem, a nie ma korków, nie są pozaślepiane, tylko plastikowymi, oryginalnymi, takimi jak rozdzielacz jest sprzedawany. To są zaślepki i wypchnęło jedną. No i go tutaj całego zalało. Jutro może, jak będę miał czas, to go trochę porozkręcam i umyję. Zapalać zapala, chociaż rozrusznik ciężko kręci, ale mówię, no tak technicznie, no to w miarę wszystko chodzi. Kiepskie hamulce by były do przejrzenia sprawa. I to jest, co to za model, Takraf DFG 1002N z 80 roku. Tonę podnosi, mi to w zupełności wystarczy. Myślę, że po jakimś czasie, oczywiście o ile czas dla niego wygospodaruję, będę w stanie, to będzie wyglądać tak jak rębak po remoncie, gdzie rębak przed remontem wyglądał tak samo jak wózek teraz. I to rębak już jest po próbach, sprawdza się, wszystko porobione, noże są nowe, olej do hydrauliki i filtry nowe. No a teraz kwestia na tego kokotka małego. Na razie.